nie mogę nic robić, bo trzeba ręką bawić. No tak, no tak. Magdy, masz ten burdel. Niestety, dopiero jutro będą brandowane rzeczy na media training. Unfortunately. Więc muszę znaleźć takie, które nie mają za dużo logosów mojej najlepszej firmy fightwearowej Manto. Bo sponsorem głównym jest Pitbull i nie może być Manto i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie znalazłem jedne, które jeszcze ewentualnie możemy zakleić gdzieś z przodu, ale... ale nie mam rzeczy, które nie są Manto do treningu. Trudno co robić. Spodu tak nie mam, ale mam zajebisty sweterek. Lepiej nie będzie. Niech się wysuszył trochę. Co, Paciek? Jak ty wyglądasz w ogóle? Fryzjera. Może cię wezmę w tym tygodniu. Jakoś w rzeczy. Ready as fuck. Parę uderzeń w tarczę. Wywiady, autografy. Czy superstary, czy superstary, czy superstary? Te już są takie dotyrane. Jeszcze jedne superstary są przy wyjściu. Mam na ogródek. Ale zostaniemy przy tych, bo są w miarę białe. To są jeszcze nie telewizyjne, bo mam jeszcze jedne spakowane piątą parę, mam w szafie tak zwane buty telewizyjne na jakieś wywiady do studia i takie rzeczy. To są lśnią, bielą cały czas. Minus 7. Nie zapowiada się, że było cieplej. A planowałem w marcu już motocykl odpalać. Co odpalę? Siebie odpalę. Szybki temat. Do czego będę wychodził w Łodzi? Do tego, co wychodziłem ze 20 razy. Żółw Pieksą. Kurw. Zepsułem. Musisz wygrać, walczysz. Musi być tak, jak nic. Wchodzisz, walczysz, wygrywasz. Jak nic, chodzisz na ring, walczysz. Musisz wygrać, walczysz. Musi być tak, jak nic. Wchodzisz, walczysz, wygrywasz. Jak nic. Stęskniłem się za tym numerem. Dlatego w Łodzi będzie brzmiał na wyjście. Kawał fajnej roboty zrobili wtedy chłopaki. Ja nie wiem, który był to był rok, 2005 albo 2006. I tak konsekwentnie. Żółw i Mieksom. Pozdrawiam, panowie. Stoję na nielegalu, jakby co. Będą mandaty. Znaczy się jeden. Dzięki, jak przygotowany zawodnik. Fajnie się zgadza. Cześć, Karol. Będę wiedział zaraz, właśnie z Pablo też gadam o tym Nowym Jorku. Bo to tylko zależy od tego, czy ja wylecę. Cześć. New York, New York. Czy wylecę na walkę dziewczyn, czy nie. Bilety. A, nie pokazałem tutaj biletów, a to dosyć ważna informacja. Odebrałem bilety wszystkie na KSW 42 dla zwycięzców, wszystkich finalistów, wszystkich na pudle z Juras LV Bet Challenge. Także podziękowania dla LVB za ufundowanie biletów do odebrania w Łodzi w hotelu. Do zobaczenia. Jesteśmy tam w kontakcie, bądźcie czujni. Wszystkie informacje co i jak, kiedy dostaniecie, w którym jestem hotelu i jeszcze przybijemy piątkę i dam wam bilety i w ogóle było fajnie. Szatnia damska. Juras. W końcu z 8 marca zobowiązuje. Będzie około 14. Ile ważyłeś? Na starcie? Nie powiem ci, na ile ważyłem na starcie. No. Tego nie kręć, tego nie kręć. No dobrze, proszę mnie nie zawstydzać. Skoro umówiliśmy się, że jak chcesz poprawić kurwa oglądalność swoich wideoblogów, to następnym razem masz mi zapłacić. Nie dogrywam, bo beze mnie to podobno kurwa i bez tego. Bez żyrafki. Załatwione. Mogę wystąpić w twojej firmie? O, tak, w moim filogu. O, postoimy, o, jest i szef. Hi boss. Szef, to jest na jaja. Szczęśliwa akumulacja 500 tysięcy do zwycięstwa. Wysyłam SMS-a. I w dupie mam tą walkę, przecież wiadomo, że tak dla pieniędzy to robię, jakbym miał pół bańki, to już nie muszę się bić. Nie wysyłam, nie wiem dlaczego mi wysyłałem. Wysyłam raz na pół roku, a potem przez cały rok dostaję te SMS-y. Będę szczęśliwy zwycięzcą. Jestem. Ja
Elodeka. No dobrze, to chcesz tego rozgarda? Chcesz w nim zrobić? Bo nie mam rzeczy przygotowanych z tym. Co, nie skasowałeś? Jak mógł to zrobić? Jeszcze dęce. Kabul nie będzie szczęśliwy. Jadę kurwa grubo. Kurwa grubo jadę. Kurwa! Ojej! Kurwa, no. Troszkę mniej jak w Grecji było, powiem ci, nie? Tak, kurwa, przetaj się, kurwa, jakieś 10 kilo. A ile zostało jeszcze? No gramy. Co? To jest 4 kilo mam. Gra. Nie no, chodziło mi w sensie, że jeszcze lepiej będzie. Nie, nie będzie lepiej. Nie będzie. Nie. Tak z marszu? Tak, na główkę z marszu? Ja to tak... Można fotę? Można, pewnie, poczekajcie. Super, jesteśmy na backstage'u. Generalnie się dzieje. Zaraz zaczynamy. Nie wiem, nie wiem. Do godziny 16.30. Siema. Fight Week się zaczął. Zacząłem od beta treningu i szczerze przyznam, że jaram się już tym Fight Weekiem, że zaczyna się ten cały kocioł. Przyszli ludzie, kamery, światła. Zaraz beta trening, konferencje, ważenie, oficjalne ważenie. I waleć. W statystykach ma 10 wygranych walk przed czasem. With a whole fucking nation, they say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start a conversation. Hey! Wiesz co, ja nie wiem, czy to będzie 3 rundy, nie? Nie myślę, że chyba ani Barty nie nastawiamy się, że to będzie 3-rundowa batalia. Mam wrażenie, że w tą stronę zakończy się to przed czasem. Czy lutówki pokręcone, wszystko zrobione? No ja, wszystko. Kręciłaś się lutówki? Nie. O Boże! O jest! Wywołajcie go na media trening! Święta karta walki. Nie mógł doczekać się kilku starć i chcę to zobaczyć, więc mam nadzieję, że szybko skończę. Wrócę do szatni i z butelką whisky świętując zwycięstwo będę oglądał dalej, co się dzieje w klatce. Jego rywalem będzie legendarny Mamed Halido. Bardziej chciałbym, aby to była fajna walka. Myślę, że to się rozegra w stójce. Na okno najgorzej. Dobra, nie pierdol, przecież się składa wieczór. Ale ma rację. Ma rację, bo to przecież było przecież... Oh yeah, dotknął go. O, mogę spiąć. Po ślada. Wiadomo, że można teraz sobie taką sztampę rzucić, że wszystko zweryfikuje klatka i faktycznie zweryfikuje to wszystko, co będzie się działo. Jestem gotowy na 15 minut walki, chociaż no nie chciałbym, żeby to trwało 15 minut w tę czy w tę stronę, żeby to był fajny ogień. Super, dzięki. Na pewno ostatni. Dziękuję bardzo. Tak. Słuchajcie, ja wiem, że nie robi się pewnie, że tak żyje, ale dobrze, że ten media trening trwał jedne 5 minut, więc pozwoliłem sobie tak na szybko stanąć. Nie znam się na znakach dobrze, ale chyba coś, że mogą za darmo ci samochód do domu odstawić. Tym razem udało się chyba bez mandatów przetrwać. Tak trochę na pół nielegalnie stoję. No dobrze, no media trening za nami. Fajnie, bo to jest zawsze pierwsze takie wdrożenie się troszeczkę w ten cały fight week, który się rozpoczyna. Teraz do domu zjeść coś. Trochę obowiązków jeszcze, odebrać dziecko ze szkoły. I wieczorem trening, ale to też już taki trening jest tylko w tym tygodniu godziny wieczorne, tylko szybkościowe, takie zrywy, akcenty, pobudzenie. I 22 jeszcze dzisiaj zapraszam oczywiście do radia wszystkich. Pamiętajcie, poniedziałki 22, Jurasówka, Weszło FM. Słuchajcie, dzisiaj też fajny program, oczywiście o KSW, no bo inaczej się nie da. Także dzięki za dzisiejszego vloga. Widzieliście kulisy media treningu. I w tym tygodniu jeszcze się parę razy spotkamy.